Witam, dzisiaj przedstawię wam moją wersję zakończenia Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający i każdy z nich jest najlepszą wersją samego siebie. Słowem wstępu, kilkukrotnie mnie już pytano: ej Eliasz, a jak byś chciał, żeby Naruto się skończyło? I tutaj dokładniej chciałbym to opisać. Kiedyś nagrywałem podobny filmik, ale dziś chciałbym go znacznie rozszerzyć. Tak jak mówiłem w tamtym filmiku, to powiem o tym tutaj. Najfajniejszym zakończeniem moim zdaniem byłoby, gdyby tak naprawdę Naruto i ekipa wpadli w nieskończone Tsukuyomi. Dlaczego? Bo to możliwe i bardzo przewrotne zakończenie. Zadajmy sobie pytanie, ale jak to możliwe? I już spieszę z odpowiedzią. Podstawą tego, dlaczego w ogóle mogłoby to jakkolwiek zadziałać, jest to, jak funkcjonuje samo genjutsu. Przypomnijcie sobie, jak często nam to zostało przedstawiane. Przykładowo, toczy się walka, ten, który rzucił genjutsu, wydaje się zaskoczony oraz niejednokrotnie nawet początkowo przegrywa, by później się okazało, że przeciwnik wpadł w genjutsu i już dawno został pokonany. Brzmi znajomo? To lecimy dalej. Co jeśli to najdłuższe genjutsu, które kiedykolwiek nam pokazano? Bo zobaczcie, co się stało, gdy Madara uruchomił nieskończone Tsukuyomi. Nagle każdy zaczął sobie wyobrażać piękne życie, w którym spełniają się ich marzenia. Niektórzy mieli bardzo odrealnione wspomnienia, które znacznie się różniły, inni trochę mniej, ale nigdzie nie zostało powiedziane, że przecież w tych wspomnieniach nie może być walki, straty itd. Wystarczyło tylko, aby dana postać miała podstawy, by w to uwierzyć i wszystko skończyło się happy endem. Co jeśli wszyscy, którzy teoretycznie nie zostali złapani w to genjutsu, tak naprawdę tylko tak myślały, a jest to grupowe Tsukuyomi? Przeanalizujmy to. Pojawia się Kaguya, która jest ciężkim przeciwnikiem, ale finalnie wspólnie drużyna siódma ją pokonuje. Już to brzmi trochę nierealnie, patrząc jak świetnie się dogadywali po tak długiej przerwie, ale okej. Poza Obito i Madarą nie ma żadnych ofiar, ale to nawet nie jest wyjątek, bo Obito w pewnym sensie chciał umrzeć, żeby spotkać się w końcu ze swoją ukochaną Rin. Po tym jak już się zmienił i pogodził ze swoim przyjacielem Kakashim. Trochę absurdalne, prawda? Do tego Madara mógł w teorii pozbyć się siebie, aby uwiarygodnić swoje genjutsu. Następną rzeczą jest walka Naruto i Sasuke, w której obydwaj tracą swoje ręce, ale znowu, czym jest ręka w porównaniu do tego, co zyskali? Czyli Sasuke się nawrócił i przejrzał na oczy, a później i tak Naruto odzyskał swoją rękę, której mógł w pełni używać. Sasuke tego nie chciał, ale przecież gdyby to zrobił, to mógłby stracić Sharingana, a więc nie odbudowałby swojego klanu. Poza tym jest oburęczny, więc to utrudnienie, ale go nie wyłącza z bycia bardzo mocnym. To weźmy teraz na tapetę Kakashiego. Przez większość swojego życia zadręczał się tym, że zabił Rin, że nie zdołał uratować Obito i dodatkowo jego oko ciągle mu o tym przypominało. Co się stało na końcu Shippudena? Obito się z nim pogodził, przyznał, że to nie wina Kakashiego, a ten pozbył się tego przypominacza, bo Naruto magicznie uleczył mu oko. I mamy jeszcze Sakurę, która spełniła swoje największe marzenie bycia z Sasuke, bo przecież finalnie w Boruto jest z nim, a nawet mają dziecko. Wiadomym jest, że pewnie są jakieś błędy, których nie zauważyłem, ale zobaczcie, ile jest tego, co tutaj pasuje i jak sprytnie można byłoby nas oszukać, gdyby się okazało, że Boruto to tylko wymysł czwórki ludzi. Dzięki temu można by wyjaśnić wszystkie anomalie, takie jak po prostu to, że Kakashi nagle dostaje Sharingany od Obito i odpala Susanoo, czy nawet samo pojawienie się Kagui. No to jest po prostu absurd. W tych przykładach, które przytoczyłem, praktycznie każdy wygrywa. Naruto zostaje Hokage, Sasuke może odbudować klan, Sakura ma swojego kochanego Sasuke właśnie, Kakashi w końcu nie musi dźwigać śmierci najbliższych na barkach, Obito wraca do ukochanej Rin. Do tego Boruto zdaje się potwierdzać tą teorię, bo przez tyle lat się udało utrzymać pokój. W zasadzie każda wioska znacznie się ulepsza, każdy ma przyjazne stosunki, ludzie nie muszą już walczyć, ale właśnie. Wszystko do pewnego momentu. I na to też mam pewne wytłumaczenie, bo przecież będąc w nieskończonym Tsukuyomi, życie powoli z człowieka ucieka i teraz uwaga, bo mogą być spoilery z Boruto, więc jeśli chcesz ich uniknąć, to tutaj polecam się zatrzymać. A może właśnie przybycie od Otsutsuki w Boruto to początek końca ciał naszych potencjalnych ofiar i dlatego wszystko zdaje się sypać? W
końcu do pewnego momentu w tym Boruto raczej nikt nie ginie. Są tam jakieś kłopoty, no ale z drugiej strony bez nich życie byłoby nudne, dlatego w wyobrażeniach osób złapanych w to potężne genjutsu coś takiego mogłoby mieć miejsce. Oczywiście prawdopodobnie tak nie jest, ale Naruto czy Sasuke mogą w końcu umrzeć, bo przecież nie ma magicznej nieśmiertelności, dlatego że teraz anime to Boruto, a nie Naruto. Naprawdę ciekawym zabiegiem byłoby to, że po śmierci tych osób ukazałyby się kokony z wojny, w których znajdowały się nasze ulubione postaci. Także potencjalne, naprawdę złe rzeczy, które zaczęły dziać się w Boruto, tak jak przybycie początkowo od Otsutsukich, a później jeszcze Kary, to tak jak już mówiłem, efekt osobienia ciał naszej paczki ofiar. Do tego wszystkiego można jeszcze podciągnąć w ogóle pokonanie w jakikolwiek sposób Madary, bo przecież Naruto i Sasuke sobie z nim nie dawali rady i ja osobiście sądzę, że nadal by nie byli w stanie tego zrobić, bo był dosłownie bogiem, dlatego aby uwiarygodnić genjutsu Naruto i reszty, a przy tym wkręcić nas, widzów, nie powiedziano nam, że to genjutsu zadziałało i wpadł ten Zetsu, który podstępem załatwił Madarę. Dodatkowo ta teoria tłumaczyłaby trochę ten cały durny ark z Kaguyą, gdzie pojawia się znikąd, robiła rzeczy niestworzone nawet jak na Naruto, no i nawet głupie odwrócone Oryoken na jutsu zadziałało na nią, choć miał być to tylko żart. Osobiście twórca Naruto, jak i Boruto zyskaliby u mnie niewiarygodnie mocno, bo byłoby to coś, czego człowiek bez rozkminiania by się nawet nie spodziewał. Najbardziej w tej mojej teorii przemawia do mnie to, że cała czwórka, a licząc Obito to nawet piątka, po prostu wygrywa i zdobywa to, co przez całe życie chciała. Wiadomo, że to anime i napisany z góry scenariusz, ale trochę to podejrzane, że w Naruto, w którym zły, niedobry brat okazuje się być tym dobrym, jest taki happy end dla wszystkich, gdzie drużyna siódma znowu górą i ratuje dosłownie cały świat, po czym jeden z nich zostaje Hokage, druga dostaje w końcu swojego emo chłoptasia, a trzeci nadal może sobie walczyć i być totalnym kozakiem. Obito i Kakashi w końcu się godzą po wielu latach, więc dosłownie sytuacja wygranej dla wszystkich. Podsumowując, to zakończenie nie jest jakieś pozytywne dla świata Naruto, ale świetnie by je zamknęło. Dodatkowo byłoby strasznie przewrotne, co by raczej zadziałało na korzyść twórców. Mało tego, jeśli nie popełniłem tutaj jakiegoś potężnego faux pas, to mogłoby się to rzeczywiście wydarzyć, bo nie tak trudno byłoby podpiąć wszystkie nieścisłości tego świata po rzekomym rzuceniu Tsukuyomi i jeszcze przy okazji wybielić się, że to było słabe, ponieważ miało takie być. I spokojnie, mam świadomość tego, że to tylko teoria i raczej nie mamy co się spodziewać takiego obrotu spraw, ale w końcu to miała być moja wersja zakończenia Naruto. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze mogłoby działać na korzyść tej teorii lub co mogłoby ją obalić. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!